Tempo życia człowieka oraz zmian zachodzących w otaczającym go świecie kontrastuje z tempem ewolucji biologicznej. Natura powinna być traktowana jako dobro wspólne, co postawiłoby kres nadmiernemu eksploatowaniu dóbr. Jest to również kwestią sprawiedliwości między pokoleniami, ponieważ należy pamiętać, że po nas przyjdą kolejne pokolenia, które będą musiały zmierzyć się z problemami, jakie im zostawimy. Wciąż brakuje świadomości, która umożliwia rozwój nowych przekonań, postaw i stylów życia. Zmiana stylu życia może spowodować wywieranie zdrowej presji na tych, którzy sprawują władzę polityczną, gospodarczą i społeczną. Ważne są małe, codzienne działania, takie jak unikanie stosowania tworzyw sztucznych i papieru, zmniejszenie zużycia wody, segregowanie odpadów, korzystanie z transportu publicznego, sadzenie drzew, wyłączanie niepotrzebnego światła. Nie można myśleć, że te wysiłki i tak nie zmienią świata. Mamy ogromny wpływ na ochronę środowiska, jakość powietrza, zapobieganie degradacji gleby i czystość naszego otoczenia. Czy wiesz, że gmina miasto Elbląg udziela dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z ograniczeniem niskiej emisji poprzez wymianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpienie go ogrzewaniem proekologicznym, to jest gazowym, elektrycznym lub podłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej? Ekologika to nic innego jak świadomość poprawy jakości powietrza, którym oddychamy. Nauka o ekologii jest niczym innym jak elementem najstarszej nauki logiki. Eko i logika to idealne połączenie, które powinniśmy każdego dnia zgłębiać dla siebie, bliskich i środowiska, które nas otacza. Miasto Elbląg położone jest w otoczeniu wód, lasów i wszechobecnego rolnictwa, które przypomina o tym, że ochrona przyrody pozwala nam na codzienne, normalne funkcjonowanie. Przyroda, natura i środowisko daje nam wszystko, co potrzebujemy do życia.